Szczęść Boże, coś wam powiem. Patron dnia dzisiejszego, święty Andrzej Bobola, uświadamia, że zostaliśmy powołani do wielkich rzeczy. Nawet więcej, bo nie tylko zostaliśmy powołani, ale przede wszystkim stworzeni na wielki format. Jesteśmy zrodzeni na obraz Boga i na Jego podobieństwo. Nasze życie ma przyczyniać się do tego, by budować jedność między ludźmi, jedność opartą na wzajemnym szacunku i miłości. Wyobrażamy sobie jedność jako wielką grupę ludzi, którzy mają różne poglądy, różne dążenia, którzy w swoim życiu szukają czegoś wspólnego. Wpierw jednak musimy zająć się jednością w naszym bliskim otoczeniu, zaczynając od domu, od rodziny. Taka jest przecież wola Jezusa, który dziś modli się do Ojca, byśmy byli jednością, by między nami nie było sporów i nieporozumień. Nie zawsze tak jest. Ile jest takich domów, gdzie między rodzeństwem albo między rodzicami i dziećmi nie ma porozumienia? Jedni drugich unikają. A w Kościele? Czyż nie ma różnic i rywalizacji między parafiami albo między grupami w jednej parafii? Jedność między ludźmi rozpoczyna się od jedności z Bogiem i samym sobą. Dopóki nie zgadzam się na Boga, który prowadzi mnie różnymi ścieżkami, które czasem są łatwe, a czasem są trudne, albo nie zgadzam się na człowieka, który jest jaki jest, nic z tego nie wyjdzie. Zgoda na siebie to nie jest tylko stwierdzenie, że jestem słaby i grzeszny i nic z tym nie zrobię, lecz muszę tak żyć. Zgoda na siebie to dojście do poznania siebie i oddanie swojego życia Bogu, który poprowadzi mnie do wewnętrznej przemiany. Bóg nie mówi o nas, że jesteśmy beznadziejni i do niczego. On nie patrzy na nas i nie mówi: jesteś brzydki, jesteś słaby, jesteś gamoniem. On mówi: jesteś moim umiłowanym dzieckiem, ale każdego dnia musisz mnie poszukiwać i odkrywać. Jeśli będziesz zapatrzony tylko w siebie, to będziesz dzielił, a masz łączyć. Pokój i jedność są tym, czego zawsze brakuje światu. Jest on ciągle podzielony przez konflikty, wojny, ludzkie cierpienie. Ta modlitwa Jezusa nie ogranicza się tylko do zgromadzonych w wieczerniku. Ona dotyczy także nas. Jezus wie, że sami z siebie niewiele możemy. Bliżej nam do tego, co dotyczy nas, co jest egoistyczne. Szukamy częściej korzyści niż bezinteresowności. Gdy przyjrzymy się Kościołowi takiemu w całości, to zobaczymy w nas różnorodność. Nie jesteśmy cegłami, które opuściły jedną fabrykę, są równe i tak samo wypalone. Jesteśmy budowlą z żywych kamieni, z których każdy jest zupełnie inny. A jednocześnie każdy z nas jest częścią czegoś niepowtarzalnego. Spoiwem jest sam Duch Święty, który obrazuje jedność Ojca i Syna. Kościół jest ciałem Chrystusa i składa się z wielu członków, a każdy z nich jest bardzo potrzebny. Święty Andrzej Bobola swoim męczeństwem zaświadcza, że wszystko jest możliwe w naszym życiu. Jeśli tylko w Bogu pokładamy ufność, to i w Nim możemy wszystko. Ważne, by myśleć dobrze o Bogu, który powołuje nas do świętości, o sobie i o drugim człowieku, by w Nim dostrzegać dobro, choć słabość i grzeszność ją przykrywają. Nasze upadki nie zniechęcają Boga, by się nami troszczyć, bo On potrafi z nich wycisnąć dobro. Jedność będzie widoczna, jeśli ja i Ty będziemy się przybliżać do Pana Jezusa, jeśli będziemy lepiej wypełniać przekazanie miłości bliźniego, jeśli będziemy wyrzucali z naszych serc ducha nienawiści i nieżyczliwości, aby zrobić miejsce Duchowi Świętemu. Z Panem Bogiem.